Zadanie 21. Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 cm, 2 cm i 1,5 cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Zapisz obliczenia. Czyli my tak naprawdę już w tym pytaniu, które jest zawarte w zadaniu, mamy bardzo dużą podpowiedź, co musimy tak naprawdę na początek obliczyć. Przeczytajmy jeszcze raz to pytanie. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Czyli my zaczniemy od tego, że musimy obliczyć sobie i objętość pudełka, i objętość wszystkich czekoladek, no i dopiero później będziemy się martwili, co z tym możemy zrobić dalej. No to zobaczcie, ja tutaj już wprowadziłam sobie pewne oznaczenia, że V1 to będzie objętość jednej czekoladki, V2 wszystkich, a V3 to będzie objętość pudełka. Czyli zacznę od obliczenia V1, czyli od objętości jednej czekoladki, czyli zapiszmy V1. No to tak, patrzymy. Co my wiemy o tej czekoladce? Wiemy, że ma kształt prostopadłościanu i mamy wymiary 2 cm, 2 cm i 1,5 cm, czyli wystarczy te trzy wartości przez siebie pomnożyć. Czyli V1 to 2 cm razy 2 cm i razy 1,5 cm, czyli pierwsza objętość to będzie 4 razy 1,5, czyli 6 cm sześciennych. I to jest objętość jednej czekoladki. Natomiast nas tak naprawdę interesuje objętość wszystkich czekoladek. Czyli ponieważ my z treści zadania wiemy, że w pudełku były 32 czekoladki, to wystarczy objętość jednej pomnożyć przez 32 i będziemy mieli objętość wszystkich czekoladek. Czyli tak, V2 to będzie 6 cm sześciennych razy 32. Czyli V2 to będzie 180 plus 12, czyli 192 cm sześcienne. I to jest nam potrzebne, czyli to sobie tutaj zaznaczę. No i jeszcze nas interesuje objętość pudełka, czyli liczymy sobie trzecią objętość, czyli V3. No to patrzymy. Pudełko ma wymiary 16 na 24 na 2,5 cm, czyli tak, że musimy je przez siebie pomnożyć, żeby wyznaczyć objętość. No to zapiszmy. Mamy tak, 16 cm razy 24 cm, no i razy 2,5 cm, czyli objętość to będzie 960 cm sześciennych. No i teraz jeszcze raz przeczytajmy pytanie. Ile procent objętości pudełka, czyli tego, co policzyliśmy tutaj, stanowi objętość wszystkich czekoladek, czyli to, co policzyliśmy tutaj. Czyli tak naprawdę chcemy obliczyć, jakim procentem liczby 960 jest liczba 192, a następnie chcemy to pomnożyć sobie przez 100%. Czyli teraz to zróbmy. Czyli mamy tak, 192, bo to będzie objętość wszystkich czekoladek, podzielić przez 960 i razy 100%. No i teraz tak, 100 zapiszę sobie jako 101, bo łatwiej nam będzie wtedy wykonywać obliczenia. Czyli mam tak, razy 101%. Tutaj nam się zera skrócą, no i 192 i 96 można skrócić przez 96, bo to będzie 1, tutaj otrzymamy 2, 2 razy 10 to 20, czyli naszą odpowiedzią będzie 20%. Musimy oczywiście zapisać odpowiedź, czyli objętość wszystkich czekoladek stanowi 20% objętości pudełka.